Poznawanie istoty ludzkiej i procesów społecznych, zdobywanie kompetencji niezbędnych do rozwiązywania problemów środowiskowych to najważniejsze cele studiów na kierunku praca socjalna w Państwowej Uczelni w Łomży. Podstawą jest zrozumienie pojęcia dobrostanu społecznego. Praca socjalna jest kierunkiem, który proponuje Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jest to kierunek 3-letni, licencjacki. Kierunek, dzięki któremu nauczymy się w sposób naprawdę adekwatny, sposób efektywny pomagać innym ludziom. Zdobędziemy ogromną wiedzę od praktyków, zdobędziemy narzędzia, metody, którymi będziemy mogli wspierać osoby tego potrzebujące. Praca socjalna to unikalny kierunek studiów wykładany w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jeśli chodzi o to, jak zorganizowane są te studia na co dzień, one mogą trwać w systemie stacjonarnym bądź niestacjonarnym, a więc albo od poniedziałku do piątku, albo w tym trybie weekendowym. Przedmioty, które mamy, są przedmiotami, które zarówno pozwalają na to, żeby zdobyć takie typowo umiejętności praktyczne, które będą przydatne pracownikowi socjalnemu w pracy, pozwalają też zdobyć wiedzę administracyjną, umiejętności też z tym związane, wiedzę prawniczą, ale też, co bardzo istotne i co wiąże się z tym wszystkim, o czym już wcześniej mówiłam, są przedmioty, które pozwalają na rozwijanie umiejętności społecznych, na rozwijanie kompetencji społecznych, które później są naprawdę niezbędne do tego, żeby być dobrym pracownikiem socjalnym. Ukończenie studiów na kierunku praca socjalna umożliwia podjęcie pracy w ośrodkach pomocy społecznej. W pracy socjalnej istnieją też specjalizacje. Pierwszego i drugiego stopnia pracownik socjalny może takie specjalizacje zrobić. I tutaj bardzo istotna rzecz. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest też uczelnią, która posiada zgodę ministerstwa na prowadzenie szkolenia właśnie z zakresu organizacji pomocy społecznej. To szkolenie jest niezbędne do tego, żeby zarządzać instytucjami pomocy społecznej. Czyli nie wystarczy mieć tak skończony kierunek praca socjalna, licencjacki, ale potrzebne jest jeszcze właśnie takie szkolenie, które my również jako nieliczni tutaj w tym naszym obszarze Polski północno-wschodniej oferujemy. Praca socjalna to jeden z najbardziej unikalnych kierunków kształcenia. Umożliwia podjęcie pracy zaraz po ukończeniu studiów.